Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Cześć, z tej strony Seweryn Piełpin. Witam wszystkich sympatyków Wisły Płock. Chciałem Wam z tego miejsca życzyć bardzo dużo zdrowia i pogody ducha, bo myślę, że w tym czasie jest to bardzo, bardzo nam wszystkim potrzebne. Spróbuję odpowiedzieć na kilka zadanych mi pytań. Pierwsze z nich to jest najlepsze momenty gry w barwach Wisły Płock. Myślę, że przez to, że spędziłem wiele bardzo długich lat grając dla Wisły, tych momentów było dosyć sporo. Ale dwa takie, które najbardziej zapisały się w mojej pamięci, to są dwa awanse, tak? Z drugiej do pierwszej ligi i z pierwszej ligi do ekstraklasy. Szczególnie ten drugi, gdy udało się wprowadzić z powrotem na salony Wisłę Płock. Pamiętny mecz z Zawiszą Bydgoszcz, cała otoczka, później przejażdżka autobusem, bardziej na jego dachu, na rynek, później świętowanie z kibicami i wspólne śpiewanie. Do późnej nocy, także na pewno ten moment był jednym z moich najlepszych momentów w ogóle w grze w piłkę nożną. Kolejnym takim meczem, który na pewno będę na zawsze wspominał, to zwycięstwo z Legią przy Łazienkowskiej. Wygraliśmy wówczas 2-0, było to pierwsze zwycięstwo w historii Wisły Płock z Legią, także na pewno to spotkanie też bardzo, bardzo mocno zapadło mi w pamięć, pozytywnie. A z takich meczów, które dla mnie były najlepsze w moim wykonaniu, co niestety nie zawsze wiąże się z tym, że całej drużyny było, bo z tym się wiąże pozycja bramkarza, że gdy drużyna gra trochę gorzej, on ma więcej możliwości do wykazania się. Więc na pewno takim meczem, w którym miałem dużo roboty i wiele, myślę, fajnych interwencji, to była niestety porażka w Krakowie z Krakowiem 1-0, ale to był taki mecz, w którym naprawdę dobrze mi się broniło. Kolejnym takim meczem, również przegranym, była porażka z Lechią Gdańsk 2-1. W tym meczu obroniłem nawet karnego Grześka Kuśpika, którego serdecznie pozdrawiam. A kolejnym takim meczem, który będę na pewno bardzo dobrze zawsze wspominał, było to 150. moje spotkanie w barwach Wisły Płock. Przypadło na mecz ze Śląskiem Wrocław, wygranym 4-1. W tym meczu obroniłem karnego, także też pod tym kątem będę to spotkanie bardzo dobrze wspominał. Kolejne pytanie to najlepsze interwencje w barwach Wisły. Tutaj na pewno jeszcze z pierwszej ligi taka interwencja zapadła mi w pamięci w meczu z Bełchatowem, wygranym przez nas 1-0. Dośrodkowanie było z rzutu rożnego i z bardzo bliska strzał głową, który udało mi się instynktownie obronić, później jeszcze dobitka, którą również udało mi się wybronić. Następnym takim meczem również z pierwszej ligi to mecz przeciwko Dolkanowi Ząbki, wygrany również 1-0 przez nas, gdzie udało mi się w samej końcówce spotkania obronić rzut karny i dowieźliśmy to zwycięstwo 1-0. Następną taką interwencją, którą pamiętam, była właśnie z meczu z Lechią Gdańsk, niestety przegranego 2-1, i udało mi się obronić takie uderzenie z bardzo bliska, praktycznie do pustej bramki, udało mi się zdążyć i obronić ten strzał gdzieś tam instynktownie nogami. Jeszcze jedna taka interwencja, która zapadła mi w pamięć, to w meczu z Legią Warszawa, wygrany 2-0 przy Łazienkowskiej, gdzie było uderzenie głową, piłka już przechodziła nade mną, ale udało mi się jeszcze wykonać interwencję i wypchnąć piłkę ponad poprzeczką. Już tak podsumowując, cały okres czasu spędzony w Wiśle Płock to na pewno pasmo samych sukcesów, bo i awans właśnie z drugiej ligi do pierwszej, później w pierwszej lidze z roku na rok coraz wyższe miejsca, następnie awans do ekstraklasy, również tutaj z roku na rok progres, także myślę, że piękne chwile zawsze będę bardzo miło wspominał. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na boiskach ekstraklasy. Pozdrawiam wszystkich kibiców Wisły. Cześć, hej! Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman.